serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej otwarciu wystawy Bunt, Deszczu i Akcjom ekspresjoniści polscy i niemieccy. Mam przyjemność przedstawić Państwu współuczestników, współorganizatorów tejże konferencji. Po mojej prawej stronie mam przyjemność przedstawić Panią Brigitte Faber-Schmidt, dyrektor Kulturland Brandenburg, jednego z organizatorów wystawy. Bardzo serdecznie witamy. Pan dr Kurt Winkler, dyrektor Hausten Brandenburgische Prusische Geschichte w Poznaniu, również współorganizator wystawy, Herzliche Willkommen. Proszę Państwa, po mojej lewej stronie mam przyjemność przedstawić Panią Sławomirę Besecką, zastępcę dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, naszego organizatora. Obok mnie kurator części polskiej wystawy, pani Agnieszka Salomon-Radecka z gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu. I wreszcie pani Elżbieta Kowalska, kierownik działu historii i sztuki Muzeum Początków Państwa Polskiego, również współkurator polskiej części wystawy. Po tej prezentacji, oczywiście, przepraszam bardzo, pani Barbara Fotynowicz tłumacz. Jeśli Państwo pozwolicie, to usiądę i będę kontynuował. Drodzy Państwo, wystawa Bunt, Deszczung i Akcjom ekspresjoniści polscy, niemieccy jest bardzo istotna dla naszego muzeum z trzech przynajmniej powodów.